Przede wszystkim to jest zadbanie o infrastrukturę i o te sprawy, które dla nich są istotne i ważne. Natomiast jeżeli chodzi o dialog na zasadzie taki, czy my będziemy proponowali tutaj przywrócenie starego jak to mówię, rozwiązania pod tytułem Małe Opole, myślę, że to wyjdzie w trakcie, dlatego że my opieramy wszystko o dialogu. Wszystko na dialogu. Mamy kandydata, który jest przewodniczącym Rady Dzielnicy w tamtym miejscu. Właśnie zależało nam na tym, by ta reprezentacja występowała, bo oni najlepiej wiedzą, czego od nas potrzebują, będziemy. W tej chwili pracujemy nad problemem. To nam wyjdzie przy tych problemach, kiedy będziemy mówić o infrastrukturze również społecznej, bo pewną specyfikę stanowią czarnowolscy. My jesteśmy świadomi tego. Tam w ogóle nie ma majątku komunalnego. I teraz cokolwiek by tam zrobić, no to się możemy opierać tylko i wyłącznie na tym, co jest własnością spółki gminnej, ewentualnie na dzierżawieniu lokali, dzierżawieniu miejsc, terenów pod to, ażeby tą infrastrukturę na przykład społeczną tam budować. Także to jest pewna specyfika, to jest trudne. My będziemy się odnosili w szczegółach, w tych konkretnych rozwiązaniach, o których będziemy mówili. Jak będziemy mówili o zdrowiu, to odniesiemy do tego się, że w Czarnowąsach była przychodni i coś z tym kantem będziemy proponowali, co tutaj będzie można zrobić. Prawda? Jeżeli będziemy odnosili się do infrastruktury drogowej, bo jest tam problem w niektórych miejscach powiązań komunikacyjnych, bo na przykład takie głosy mieliśmy od mieszkańców, że komunikacja trochę szwankuje, jeżeli chodzi o harmonogramy, jeżeli chodzi o te jazdy, bo o tych samych godzinach z tych samych miejsc wyjeżdżają na przykład dwa autobusy. Są pewne cała masa szczegółów, które do nas dotarły, które będziemy chcieli przekuć. Także pan zadając pytanie, czy w tej chwili ja tą ofertę mam gotową, tak, ale ona będzie dotyczyła poszczególnych obszarów. Tak jak mówię, w tych 6 obszarach programowych chcemy odbyć spotkania we wszystkich sołectwach. Wybieramy się tam na rowerach, będziemy przejeżdżali przez wszystkie wsie i tam, gdzie są dostępne świetlice, gdzie są miejsca do spotkań, będziemy te spotkania